ogóle to jest śmieszne, że mój głos inaczej brzmi nagrywany przez Nvidia Experience, a inaczej przez OBS-a. W sensie, co ja mogę jeszcze porównać ustawienia dźwiękowe, jakie mam? Może się różnią i dźwięk przez to jest problem. Znaczy problem. Generalnie mam wrażenie, że mój głos brzmi lepiej w OBS-ie. Taki głębszy właśnie, taki, gdzie ten bas jest wydobywany. W Nvidia tak nie do końca się dzieje. Zawsze możesz ty na jakimś Audacity nagrywać i potem klecić w jedną całość dźwięk i obraz. To jest przygotowanie? Przygotowanie. To patrz, jak szybko się serwer zapełnia. Jak ja wiem, to były dwie osoby w tym teamie. Ludzie przyszli ciebie obserwować za na tobą. Na pewno. Obserwacja, skoro mowa obserwacja, pamiętam te pierwsze gry na MVM, jak MVM wyszło, to można było obserwować gry kogoś. W sensie, wiesz, na przykład... Tak? Do serwera mogło niby dołączyć troszkę więcej osób. Mogło dołączyć więcej osób niż 6. Tego nie wiedziałem. No, ale to wiesz, te pierwsze dni MVM-a były. Okej. Okay. Niech to! Akurat się Pyro tepnął. A niech mi nie pomoże. Ja trochę wózek popcham. O, już go bijemy. Pcham dalej. Good, o, medek z dropem. I mamy Uber, mamy tego, punkciora. Nice. Pomawiają. Tak się dziwnie czuję z Pajem, który przejmuje obiektywy. Co tu? Więcej. Inżynier, ja się zastanawiam, co ten inżynier robił. Takie what the heck, tak jakby się zespawnił gdzieś. No, chyba nie. O, ten medyk. No nie, nie trafiłem. Ma 11 życia i ma Ubera. O, nasz dropnął Ubera. Ich też by dropnął, gdybym był lepszym szpiegiem, ale nie jestem. O, ale tam porozwalali. Ojejku, to wszystko przez te kryty, których nie rozwaliłem. Wiesz, że na naszym spawnie jest inżynier? To się domyślam, że gdzieś ma tepa po prostu za nami i tyle. Niech to. Dobra, dorwałem tego medyka. Dobra, teraz się podleczę. Rozwalaj im działko. No akurat się teraz obróciłeś, stary! Niech to, rozwalił sapera jednego. Ale oni się fajnie wspierają, tu jest ich strasznie dużo, więc no... Nie wiem, bo oni, to jest jakiś primate tych dwóch ziomków akurat. I myślę, to jest, że tak powiem, do przewidzenia, że on będzie głównie jego leczył. Od góry jest to combo, jakby co. No! Ja mam pecha. Jeszcze nie napisał uff na czacie. Bo oni wszędzie tu miny mają rozstawione, bo ja się tutaj kryję. Dobra, podleczę się trochę. O ty! Oni tak bardzo chcą mnie dorwać, szczególnie ten demoman, on wszystko pilnuje. Ja nie mogę nic tam z Pajem zrobić, ja tylko wcisnę palec, to mi zaraz go urwą całą rękę. Dobra, przydałby mi się jakiś gruby, bo chcę krytyki wysadzić. Dobrze, wziąłem grubego. Trochę ich ponaparzam od góry. Chociaż nie, to nie ma sensu sobie, bo ja wiem, że z tą Ubera doładowuję, nie? Ale ja chcę oberwę. Ojej, krytem! Uważaj. Dobrze. Zaraz ci kanapeczkę wysłałem. Jejku, ale on ciśnie! What the fuck? Czy oni kryty odpalili? To był chyba losowy akurat. Niestety nie zdążymy. Tu kanapeczkę wyślę na dole. Dotkniemy wózek. Co jest? To jest ten... A, scout. A, whatever. O, no. Kuryty. No to... Patrz, taki jeden scout pyknął nas po prostu. Ja bym... Gdybym był na wprost wystawiony, zabiłbym tego demomana momentalnie. Wysłałbym mu całą serię kulek prosto w twarz. No to co możemy? Koniec gry, zmienimy serwer. W ogóle chciałem taki loadout do triggerowania ludzi na Pyro. W futrzaka? Takiego do triggerowania ludzi. W sensie to dziwnie wygląda i ludzie się przez to triggerują bardzo. Limonka, fury... Dziwne oczy wystające. To jest takie mind game trochę, nie? Że jeżeli ktoś widzi, że taki Pyro go zabił, to od razu się wnerwia łatwiej. To jest nawet gorsze chyba niż Gibus Pyro. No ale Gibusa to ty nie obrażasz. Poczekam, cześć, sniper. Sobie... What the fuck? No okej. Okay. O, szybko odseparowano od Uberka. Cześć, medyk. Jejku, jak zostali zdrektowani, ja nie wierzę normalnie.
jak patrzę na wszystkie filmiki, te tricksaby i tak dalej, to zastanawiam się, jak ludzie to robią. Sam próbuję, to ni cholery w ogóle nie trafiają. Wiesz, jaka często jest tajemnica? Nie mówię, że zawsze, ale często tajemnicą za tymi trikami są albo dwie rzeczy. Albo jakiś dziwny konfig, którego ktoś używa, jeżeli chodzi o tricksaby, albo po prostu wiele prób, których ty po prostu nie widzisz. Tak? To jest taki bardziej uczciwy ten... Jest taka opcja. Jest. Wiesz co, ja spotkałem osobiście już niejednego spaja, który używał takiego zepsutego konfigu, który co ciekawe nie jest traktowany jako cheaty czy coś. Pomimo, że działa jakbyś cheatował tak naprawdę, no bo... Ale jest chamski. Jest bardzo chamski. No bo wiesz, wyobraź sobie, że ustawiasz sobie konfigurację TF-ową w taki sposób, że twoja pozycja jest przesunięta, w sensie pozycja modelu i jego hitbox są przesunięte względem siebie mocno i są interpretowane inaczej przez serwer, inaczej przez klient. Mhm. Tak? Czyli klient widzi na przykład ciebie w pozycji X, a ty na serwerze jesteś w pozycji Y. I wiadomo, te dwie rzeczy powinny się pokrywać, a przynajmniej być w naprawdę niewielkim odstępie czasowym widoczne, a ludzie potrafią tak konfigurować sobie TF-a, że ty widzisz szpiega w innym miejscu już, tak? Dlatego się obracasz na przykład tyłem do niego, a on cię widzi, że ty się do niego odwracasz tyłem i ci wali backstaba. Brzmi skomplikowanie. Ale nie jest. To jest tak prosta mechanika i tak ludzie się tym bawią za dużo, że... To jest wnerwiające. To jest bardzo wnerwiające. Co więcej, są nawet youtuberzy. Znaczy youtuberami może bym tak stricte nie nazwał. Są po prostu goście, które robią filmiki na YouTubie, o może tak. Które pokazują ich niby skilla, w cudzysłowie, jak oni takie backstaby sadzą. I to jest takie, wow, ale ty masz umiejętności, super se radzisz, ci wszyscy tutaj to są cieniasy przy tobie. A tak naprawdę to jest kwestia konfiga po prostu, nie? I ci ludzie nie wiedzą po prostu, co się dzieje w pewnych momentach, jak on ich tak trickstabuje. W sensie, to jest, wiesz, na przykład taki spy, który przechodzi przez 5 osób, które są wszystkie przodem do niego zwrócone, przebija się przez nie jak masło, sadząc backstaby jednym za drugim. To jest bullshit. To jest po prostu bullshit. Takie coś jest możliwe w TF-ie i mam nadzieję, że za jakiś czas to przestanie być. Niech to. Próbuję odbić rakiety działka prosto w Demomana, ale nie mogę. Medyk, jakbyś mnie podleczył, byłoby super. O! Podniósł! Chodź. Wow. Ale miałem farta. Rozwalę dispenser tamtem. Bo dlaczego nie? Dobra, whatever, żołnierz. Dla mnie ważniejszy jest Tep niż ty. A, Tep przestał istnieć, bo gość zmienił klasę. Jest mój Tep. Ale mówię o ich teamie. Niech to. Jeszcze jest stauntował, dziad. Kurna, niech mojego Tepa nie używa, co jest? No bo wszyscy są z przodu i nie umierają, tak jak ja. Bleee. We won this round. A, czemu zrobiłem screena? Bo tak. Taki misclick bardzo, nie? Wszyscy siedzą na wózku, żeby tylko punkciki pozdobywać. No ja też. Takie, wiesz, najprostsza rzecz. I am objective player, right? Ja wiem jedno, spamują demomany. Tak, demomany. No a nie? To mnóstwo pilsów dostałem. Wow, uratowałem tego medyka, nie? A, bo on używa tego. Czemu ty idziesz prosto? A! Gościu, nie mówię do ciebie, spokojnie. Ale w sumie... Jak mogę pchać, to pcham. O, spadłem. No i akurat podkryta! On... Mnie tu nawet nie było sekundę temu. Czemu on tam strzelał? Ale nie, fart. To jest... Zobaczymy, czy ktoś we mnie coś wystrzeli. Au, dostałem. Tak, pchaj się bardziej we mnie. Uuu, drop! Tak, żołnierzu, fajnie. Strzelaj dalej. Wiesz co, ja im chcę pozwolić wyjść, ja sobie stąd idę. Gdzieś był? No jest, mam go. Tak, uciekaj, na pewno to coś da. Dobra, wyszli w końcu? Coś tam wyszli, widzę. O, tutaj spajnie szedł bokiem? Przejdźmy się tutaj. No, dzień dobry, Pyro. Jejku, ten medyk ze strzykawkami tylko naparzał.
Jezu, co tu się dzieje w ogóle? A, czyli ledwo wyszli i już znowu są wszyscy w punkcie wyjścia, tak? Czuwanie w nim do tyłu, kurde. O, cała grupka ich tu wyszła. Ja tylko zacząłem palić wszystkich. O, Spy się już poddał. Wow! Triple! Lul! O, jakiś killstreak. To nie jest fajne, no. Z jednej strony, wow, udało się trzech zabić jednym deflektem, ale zrobiłem to, kiedy oni wszyscy byli na swoim spawnie. Fajne to jest dla ciebie, ale nie fajne nie powiedziałbym. Dla znaczy, to jest takie wow przez moment, nie? A potem w sumie to nic nie zrobiłeś takiego, bo wszyscy po prostu na spawnie byli. Naprawdę nie za bardzo mam ochotę stać w pierwszej linii. Upgrade dispenser, please! Mamy 6 krytyków. Trzeba to mądrze wykorzystać. Heavy już ma prawie 100 punktów. Który... A, wow. Nie ogarniają sytuacji, że tak powiem. No, trudno powiedzieć, żeby team niebieski był poza pozycją wychodząc ze spawna, ale to jest takie... O kurwa, jak duszno mnie w pokoju. Spoko, znam to. Ale w dzień tak nie było. No jejku. Ale pojedynek mamy z tym spajem. O, wygrał. Czemu nie tamtujesz? Zasłużyłem. Nie, u mnie jest noc. Może żyję na jakimś zadupiu, w którym teraz jest noc. A i co? W sensie w innej strefie czasowej, chcesz powiedzieć? Nie, na zadupiu. Okej. Gość ledwo co wyskoczył z za rogu i strzelił 3 heady. Podejrzane. O, strzelił gościowi banie w locie. Ooo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 
Zabił mnie losowym krytem, skacząc sobie, kiedy byłem niewidzialny. No, losowy kryt to chyba nic specjalnego, ale z heady, tak na luzie. Ale nie, ja byłem niewidoczny. On po prostu przebiegł koło mnie i mnie skryta walnął. Dopiero odpalił konto. Wywalili nie tego cookie. Wyrzucili złe ciasteczko. O, wywalili go, bardzo dobrze. I puszuje wózek. Kurne, kiedyś... Eat pussy, not animals, what the heck? Co jest z tymi nikami tych ludzi? Pociski, wybuchy. Jejku, co to za rektownia? Dawaj go, sniper, nice. Proszę. Ty, ale fajnie, użył tej komendy charge me, doktor. Na tego, na snajperze i ja mu dałem charge'a w tym momencie. Dobra kooperacja. No nie! Nie wiem, jak go dorwać. Cześć. Siema. Dobra, popcham troszkę. Tak, uciekaj, Fajero. Czemu nikt tego nie pcha? O nie, spaj. Spadaj. Proszę ci. Aha, to nie ty. O, umarłeś. W sensie, ten żołnierz, którego leciałem, umarł. Jest tak okropne, że jak na ciebie wejdzie, to praktycznie jesteś martwy. Ej, inżynier tutaj się pakuje na dół. Zabiłem go. Działko A. Zabiłem inżyniera i działkę jako medyk. Zespaj tutaj. Nice. Jeszcze jedno, uważaj. Wiesz. To nie jest wszystko, to nie jest koniec. Nie mam amunicji, cofam. Gdzie tu jest? Wiesz, proszę. Demoman jest na wzgórzu. Znaczy tam przy przepaści. Rozwalisz? Medyk! Ten heavy tak krąży wokół tego wózka. Spaj koło wózka. Co the heck? No. Dzięki, snajper, że przyszedłeś pomóc. O, to pojawił się żołnierz jakiś. Kurna, pranie muszę rozwiesić. A są dwie rundy przed nami, pamiętaj. No, słabo. Spoko, pcham wózek, żeby to przyspieszyć, no. Jako jedyny. Spaj. Ojej, no. Ojej, no i... No i lipa! Pyro se poszedł ode mnie i... A ja zginąłem od Afterburna. What? No, dopiero co wyleczyłem gościa, nie? I dostał krytem.
Pyro, wybierz kierunek, żebym ja mógł lepiej strzałką w ciebie wcelować. Wow! Ale cię wywaliło. Ale jak tryhardował, żeby tylko to zrobić. Widzę za chwilę jakieś truchła, cześć. Uważaj! No ratuje cię jak nie wiem. I co, się nie opłaca? Zabijesz go? Gdzie on jest? No na pewno nie przed tobą. Nie wiedziałem gdzie on był. Też wiedziałem, nie. Że go podrzuciłem go i What the fuck? Jak on po prostu się przechodzi i zabija? Jeszcze znowu odwróciłem się do niego głupio tyłem. Co? No spaj! On... Ale wiesz co, to jest... To nie wiem, pamiętasz, rozmawialiśmy o takich spajach, co używają złych konfigów. Ja mam wrażenie, że to jest jeden z nich patrząc po jego pingu. Dawaj, Pyro, no, gończę spaje. Jednego dorwał. No nie wiem. Kurde, daj mi przejść w teleporter. No nie. Jestem. Nie wszyscy gonią mnie. O, dopychamy to, lol. No nie! Ty Pyro! Pchają ci wózek! Czemu mną się zajmujesz? Żałujesz teraz, co? Gin. Ja ciebie. Dopychali ostatni punkt, a ten się mną bawi. Jeszcze mi pisze idiot na czacie. To on jest idiotą. Ratuję cię! O, nieważne. Poleciałem. Au, ledwo przeżyłem 4 HP. Ja uciekam. Ale ten heavy obrywa. No co mnie tak podrzuca? Nie mam pojęcia. A, ten gruby mnie podrzucał. Wiedziałem, że miniganem można podrzucać przeciwników. Okej. Okay. Wow, panie, mogłem ci dać chociaż tę odporność. No, teraz. Nie. Ale go wyrzuciło. No właśnie, jak on wyrzuca? Nie wiem. Kiedy gruby może tak wyrzucać? Znaczy wiesz co, jego kule odpychają faktycznie dość mocno. Ale... co? Jek, jak ja go trzymam przy życiu, nie? Ostro. Ale on podrzuca w powietrze zwykłym miniganem. O, losowe krytyki i heavy z medykiem od tyłu idą. Ej, on doskonale wiedział, że ja teraz idę. Ten Lili jest podejrzany jakiś. No on coś... Właśnie on jest tym grubym też. Ja widzę. Wiesz co, mogę łatwy, prosty i banalny test na cheatera zrobić. Podejść do niego zaklokowany jako spy i zobaczyć, czy coś dziwnego zrobi względem mnie. No! Wiesz co, on ma cheaty. On się w idealnym momencie odwrócił. Żebym go nie dziabnął. On ma cheaty. Jest taki cheat, który pozwala zablokować backstaby, bo się odwracasz nagle po prostu. Od skąd? To... No, what the? A, to jest ten drugi cheater. Który? No ten pierwszy u nich. Ten z wysokim pingiem. No, zdominował mnie właśnie. On osłania tego heavy'ego. Proszę, Gabe, losowe kryty mi przyznaj w tym momencie. Krzyknij. Wrzeszczę. Aha, oni są na naszym spawnie już. Uważaj. Cofaj. O, super. Idealny moment na obrót, tak, oczywiście, że to nie są cheaty, jasne. Uciekam. No, co jest? On jest na naszej spawnie znów? Co to ma być? Jak my się do tego mogli dopuścić? Żeby cheater se chodził, no. Ejku. Jeden cheater najlepszy w killstreaku, drugi cheater najlepszy ogólnie. I takie... Nie znam. Nie grałeś nigdy na Steelu? Nie, no, grałem na wszystkich mapach, ale to tak dawno... Ja wiem, co to jest za mapa. Ale powiem ci, że warto czasem sobie odświeżyć te stare mapy. Te takie klasyczne. Nie. Po prostu goś z tego zwiedza mapę sobie. Jak mi przykro, to był taki well-deserved taunt, że tak powiem, ten taunt zasłużony był. W sporcie batalionu z Szandar Chwały... Jak się nazywał? Sashimono Straceńca. Tak, próbuję uratować sprzęt inżynierski, jak się tylko da. Ten dispenser mi bardzo pomagał, mi bardzo szybko amunicja schodzi.
Bo jeszcze widzę, trzeba was ugasić. Wasz temperament. Jako strasznie spamuję tym left clickiem, znaczy right clickiem, przepraszam. Odejść ode mnie. Wow. Gdzieś tu jest medyk? No co, daliście... Jeden miał, ale drugi nie. Wow. O, wyleczył. O, dostał powietrze, dzięki. Spadaj stąd. O, dzięki za zdrowie. No co? No nie. Potrzebuję zdrowia. Ja też. O, ale to nawet dispa nie ma. Ten medyk gdzieś jest tutaj? Co tu demoman robi? O, dobra, takie zdrowie też może być. Mógłbyś się wyleczyć jeszcze. Chodź, wylecz się. Olej mnie. Za bardzo się nie przejmujesz. Nie umie grać i tyle. Olej typa. No ale wiesz, on jest medykiem. Odpowiada dość... ma dość odpowiedzialną rolę. Ej, ja chcę mu pomóc. Ale on sobie nie chce pomóc. To po co na siłę? No. Bez przesady. No nie. Czemu ty mi go odpychasz? Wybacz, ja chciałem odbić jego rakietę, nie jego. YOLO. YOLO tak. Jenkins, tak? No. Dawaj, pal wszystko. No, zabiłem ich medyka, ledwo! Kiedy medyk coś tutaj... Przyjęli punkt. Wiem. No bo ja sam tego nie obronię. Tylko jeden demon miał życia. Ktoś mnie uleczy? Medyk! You had one job! O nie. Ja się tak nie bawię. O, medyk dał komuś tam Ubera, ciekawe czy coś zrobią. Mi dał. To że jeżeli daje Ubera, to niego przynajmniej trzyma, a nie kurna, puścił go. A co, puścił go na tobie? Dlatego mówię, ty mi pomedykuj proszę, bo tak jestem w stanie tyle coś zrobić, a nie, że medyk leczy nie wiem kogo w sumie. Nie ma. Stąd, spadać, sio z tego punktu. No, spaj za nami, uważaj. O! Niespodziewany obrót sytuacji. Dostałem prezent. Doritosa. Butelka! Butelka gifted by Doritos. Walczysz z nim? Pomogę. Nie, ktoś umarł. Dobrze, że nie ty. Bo bym musiał przyjść na twój pogrzeb. No nie, ten scout. Dwa mitrzoty i nie żyje. Tak jeszcze przez przypadek mam wrażenie. Dobra, zabiłem tego pyro, co próbował przejmować. No i tu nie mam tepa. Ojej, tu jest działko. Dobrze, biorę krytyki. Chcesz? Może być, tylko że nie zdążymy ich naładować. Tylko chcę spływać. Ja ciebie. A, tu już rozwalone jest, dobra. Nie jest rozwalone. O, dzięki. Najpierw tep, to jest najważniejsze. Niech to nie mam przyładowane, nie? Nie stawaj na nim. Muszę przeładować. Spadaj. Zasłużonym krytem. Wiesz co, ja tak go rozwalę. Chodź, help me! Jejku! A wiesz, nie mogę cię lecieć, jak trzymasz to. Ale mogłeś go naparzać, tego Pyro! Ja wiem, to się... Ja nie mogę rozwalić, TP, bo go inżynier rozwalał, więc stwierdziłem, tylko taunt killem mogę go rozwalić na one hita. A przyszedł akurat Pyro z flogiem. Nie mógł przyjść szpieg. Przepraszam. Nie będę taki następny. Nie, to nie twoja wina. Chodź. O! Uratowałem cię przed tym vlogiem w sumie. Ulecz się tam. Przy tym dispie. Przy dispie się ulecz. Nie szkodzi. Chodź jeszcze raz. Hyp. Nice. Tutaj jest działko, już widzę. Dobra, rozwalone. Ich medyk leczy z śpiega, spoko. Dobra, rozwaliłem wszystko. Teraz chodźmy na E. Dobra, tutaj też... Czemu ten heavy jest zamarznięty? Widzisz to? Nie. Tam u mnie tam leży heavy zamarznięty. O, z flogiem, zdychaj. Zemsta jest słodka. Dobra, cofamy. Tutaj oni teraz będą szli. Oni niech podejdą, a my rozwalimy ich na punkcie tam w międzyczasie. Jeden zdech. Drugi zdech i teraz idą od tyłu. Odpal. Dawaj medyka i no, oczywiście. Sonda. I pyro no, zabij. Pyro. No ty uciekaj. Nie. No trzeci Pyro, no. Soldo dostałem. I'm sorry. No wybacz, no. Za dużo ich przyszło. Uszkodzę. Uszkodzę, no. To samo chciałem powiedzieć właśnie. O, za nami.
Tak, dlatego warto patrzeć, czy ktoś przypadkiem nie kapturuje, nie? Bo się okazuje nagle, że jest Pyro przy tobie. Jejku, jaki zez ze mnie. Poproszę leczenie. Wszystkich po kolei tu leczę teraz. O, szparaj. No, akurat na ciebie się rzucił. O, a nie, ty żyjesz, lol, to ten drugi medyk umarł. Ten medyk w ogóle umarł? Chyba tak. Nie, idź do przodu. He, papa medyk? Dobra, mam Uberka. Dobrze. Jeszcze nie. Użyj. No użyj! No! Jakim cudem on przeżył, to ja nie wiem. Uciekaj. Podbijam go. A cię akurat. Czemu on jest... O! Ja ciebie, ale... Ale mnie zrobił ten Pyro. Ja myślałem, że on się zaklinował, a on tauntował. W ogóle myślałem, że ty go zabiłeś, bo tam leciał... Nie, bo wleciał do góry po prostu. Ja myślałem, że on się zaklinował, on na drzwiach się zatrzymał. Ja wiem, głupie, ale tak to wyszło. Kurna, ten medyk ciebie poketuje. Czy tego znasz? Nie. Spadaj. O, dzięki. No zdychaj! Dostał dwie rakiety bezpośrednie. I drugi Pyro go nie dobił? No trzymają punkt jeszcze, nie? No, co trzymają? Nie, no przegraliśmy. A ja myślałem, że trzeba wszystkie punkty przejąć, nie. Dobra? Wystarczy, że E przejmiesz. Możesz nawet nie przejmować A, wystarczy, że przejmiesz E. No to było głupie. Pyro W plusem 1. Możemy też tak zagrać, ale to jest za łatwe. Myślę, pierwszy punkt warto zawsze sobie przejąć, bo dlaczego nie? Ale egzekucja. Ojej! To co za egzekucja? Te moje kryty tak dużo zrobiły. Ja potrzebuję tego, amunicji. Jak mówisz? No nie. Można, my to skończymy szybciej niż... Wow! Jak... Czemu się z tym cofałeś? No bo mnie Spice od tyłu headshota mi zasadził. Kto może być bardziej ten... Kto może być bardziej zabójczy? Spice? Czy gruby z medykiem? Wiesz co? Obaj. W tej sytuacji jak masz 18 życia, to obaj. Więc w sumie nieważne jaki kierunek bym wybrał, to i tak bym zdechł. Też to oglądałeś, jak medyk walczył z tym? Tak. U nas na spamie się z mocnej karze. Cały czas? Ja ciebie. Aż mi kusi, żeby tego solda machnąć. Proszę cię bardzo. O, wow! Jak mnie na speedzie trafił. Jako to tak trudno zabić heavy'ego. Jestem tego skaucikiem. What the? Czemu to był snajper? What the heck? No chyba... Zabiłem jednego, wyłania się Demoman z Double Donkiem i mnie z losowego kryta zabił. No! Gościu! Czemu on jest w takich randomowych miejscach, mi banie strzela? Jeszcze gościowi kolejny... On trzy banie pod rząd teraz strzelił. Ja chciałem to widzieć. Jeszcze piszę what na czacie, jakby to było dziwne. Czemu? Czy gruby dostał jakiegoś buffa, że tak cały czas odpycha? Bo co to... Ej, czemu medyk zmienił nagle team? W sensie szedł za mną mój medyk i nagle jest tu czerwony. O, chciałbyś. Ej no, jak był sobie na naszej połowie i mnie co chwilę strzela banie, to spoko, nie? To jak ja jestem gotowy z nim walczyć, to go nie ma. O, zginął właśnie od głupiego mini działka. Na raczej snajperze? Tym co popróbujemy w takim razie. Ejku, gościu, ile ty masz życia? Ten FD jest jakiś naprawdę podejrzany. Nie wiem, może... No nareszcie zginął! Dobra, ja też zginę, ale... Oh. Ja tak tłukłem tego Demomana, umrzeć nie chciał. Oh, jeszcze strzałkę dostał w międzyczasie, z tego co mi się zdaje. Czyli to jest medyk combo, czy mi się zdaje? Ten FD jest podejrzany, ja ci to mówię. Wiesz co, ja go zabiłem bez problemu. Nie wiem, on strzela... Ja poszedłem go tak stricte od pleców, nie? I on się nie zorientował, więc... Serio? Znowu wzięli? Trzeba ich powstrzymać.
Uderzyłem go, zgiń! Ta rozpacz, uderzyłem go, zgiń! No tak. No nie! No co za typ! On za dobrze sobie radzi troszkę. Wow. Co on tam wyprawił? Ja nie widziałem tej końcówki. Trafił Pyro. What the heck? On wszystko trafia. Ty mówisz, że ten, ale on się obraca. Ja widzę, właśnie widziałem, co on zrobił. To było niedorzeczne, ja wiem. A wiesz, że to jest świeże konto? Mhm. To nie jest nawet nic dziwnego. No znowu od niego dostałem. Ale nie trafił mnie od razu, ja tego nie wiem. Znowu zabierają. Najwyżej przegramy, będzie z głowy. O, nie trafił mnie. Zabiłem dziada. No ale ja niestety... Ja go chciałem zabić, chciałem się odrobić. Wybacz. To jako, że ja go zabiłem, to możesz go potraktować, jakbyś zdjął sobie tego dominację. Niestety, właśnie przegrywamy. Chyba, nie wiem, no chyba, że masz dalej ochotę walczyć przeciwko cheaterom i tryhardom. Nie. Ale jestem zdziwiony tym, jak dużo ich dzisiaj spotkaliśmy, nie wiem. Ja mam wrażenie, że w każdej grze był cheater albo tryhard. Zgadzisz się? No tak, bo ale akurat w połowie gier byli cheaterzy akurat. No, w tej grze był cheater, na Steelu byli tryhardy, na Upwardzie był cheater, na... Co tam jeszcze graliśmy? Ludzie, już zapomniałem. No jeszcze dwie mapy chyba graliśmy i też na nich był kolejno cheater i tryhard, także... Super. Doświadczenie TF-owe, naprawdę. Ja współczuję wszystkim nowym graczom, którzy mają zamiar odpalić tą grę po raz pierwszy i zaraz spotkać jakiegoś cheatera albo tryharda.